Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmę się nauką pompki. Jeżeli nie jesteś w stanie jej wykonać, a chciałbyś się jej nauczyć, przedstawię ćwiczenia, które Ci w tym pomogą. Rozpoczniemy od pozycji początkowej i ustawienia łopatki w tym ustawieniu i samego rozstawu dłoni. Przechodzimy do klęku. W klęku, na początku możecie wykonywać to przy lustrze. W klęku dajecie ręce przed siebie, wyciągacie je do przodu. Tak. Z tego ustawienia ściągacie łopatki do siebie, tak jakbyście chcieli zmiażdżyć orzech między łopatkami i ściągacie ręce do siebie. W pozycji początkowej chcecie, aby Wasze ramię było mniej więcej 45 stopni odwiedzione od tułowia i to będzie dla Was pozycja początkowa z dołu, jeżeli chodzi o ustawienie góry grzbietu. Dobra, przejdziemy do leżenia. Teraz na razie ręce obok siebie. W pozycji leżącej teraz zajmiemy się ustawieniem samego tułowia. Wykonujecie wdech. Zaczynacie wydech i na wydechu ściągacie pępek do kręgosłupa i z całej siły napinacie pośladki. Jak widzicie, w trakcie wykonywania tego ćwiczenia Wasz odcinek lędziowy będzie ustawiał się do sufitu. Wydech. OK. Wdech. I na wydechu. Napinacie brzuch, napinacie pośladki, odcinek lędziowy ustawia się do sufitu. Jeżeli będziecie mieli problem z wykonaniem tego ćwiczenia, możecie użyć jakiegoś punktu odniesienia, żebyście wiedzieli, w którą stronę porusza się Wasz kręgosłup. Na przykład kija. I teraz tak, kij wzdłuż kręgosłupa przez czwarę pośladkową i wykonujecie to samo. Wdech. Zaczynacie wydech i na wydechu. Odcinek lędźwiowy do kija, miednica z przodu pochylenia przechodzi do tyłu pochylenia. I na wydechu z powrotem wraca do przodu pochylenia. Czyli Waszym zadaniem, najprościej mówiąc, jest dotknięcie odcinkiem lędźwiowym, albo przynajmniej próba zbliżenia odcinka lędźwiowego do kija. Dobra. To jeżeli chodzi o ustawienie samego tułowia. Idąc dalej, wracamy do góry. Tak. Łokcie ustawiacie w odwiedzeniu 45 stopni mniej więcej od tułowia. Chcecie, aby Wasze przedramię było ustawione prostopadle do podłoża. I teraz tak, w tym ustawieniu rozpoczniemy od ściągnięcia łopatek, czyli tego, co robiliśmy przedtem w klęku, czyli łopatki idą do siebie i w tym ustawieniu, trzymając już na maksa ściągnięte łopatki, przedramiona prostopadle, łokcie odwiedzione 45 stopni od tułowia, izometrycznie na początku pracujecie nadgarstkami na podłogę, tak żeby utrwalić sobie pozycję początkową ćwiczenia. OK. I luz. Dobra, teraz przejdziemy krok dalej, czyli na wdechu ściągnięcie łopatek do siebie, wbicie nadgarstków w podłogę, tak, na wydechu zaczynacie napinać brzuch, tak, kolana zaraz zaczną się zginać i ruszacie do góry. Dobra, będąc na górze odpychacie się z całej siły rękoma od podłoża, tak żeby Wasze łopatki poszły do pretrakcji. Tak, odcinek piersiowy wykonuje teraz taki ruch, jakbyście chcieli go docisnąć do sufitu. Aktywujemy w tym ustawieniu mięsień zębaty. Czyli cały czas stabilna łopatka zapewnia nam bezpieczeństwo ćwiczenia. Z pretrakcji teraz przechodzicie do ściągnięcia łopatek i kontrolowanie 3 sekundy idziecie w dół i na dole wykonujecie pauzę. W trakcie pauzy od nowa napinacie grzbiet, dociskacie ręce do podłogi, zanim jeszcze ruszycie do góry. Tak, wdech. I teraz już na wydechu napina się brzuch, napinają się pośladki i ruszacie do góry. OK. Schodząc w dół, czyli łopatki do siebie, wyobrażajcie sobie, że przyciągacie się z całej siły do podłoża. Dzięki temu przez cały zakres ruchu, zarówno do góry, jak i w dół, będziecie czuli kontrolę na grzbiecie. Na początku, wbrew pozorom, właśnie to będzie sprawiało najwięcej problemu, czyli kontrola samego grzbietu, ślizgu łopatki po ścianie żeber, w taki sposób, aby to ćwiczenie wykonywać prawidłowo. Jeżeli będziecie mieli problem z wykonaniem pompki na kolanach, możecie użyć jednej z dwóch regresji. Pierwsza regresja przy użyciu gumy. Przy użyciu gumy bardziej odciążacie fazę z dołu, czyli jeżeli macie problem z końcówką ruchu, lepsze będzie użycie wersji z gumą. Natomiast jeżeli macie problem z pierwszą fazą ruchu, lepsze będzie użycie
podwyższonego poziomu, czyli kolana znajdują się poniżej poziomu, na którym znajdują się ręce, ponieważ tam musicie wykonać więcej pracy z dołu. Przy ustawieniu z gumą musicie bardziej trzymać brzuch, ponieważ guma może Wam ciągnąć miednicę mocniej do przodu pochylenia. Jeżeli będziecie w stanie wykonać 10 poprawnych powtórzeń w ustawieniu na kolanach, możecie przejść do następnego etapu. Pozycja początkowa następnego ćwiczenia jest taka sama, jak była poprzednio. Ok, w tym ustawieniu ściągacie łopatki do siebie, brzuch się napina, na wydechu idziecie do góry, tak, łopatki do protrakcji i teraz będąc w pozycji na górze, prostujecie nogi w kolanach i to jest pozycja początkowa do zejścia. I teraz na wdechu, przyciągając się do podłogi, schodzicie 3 sekundy w dół, czyli tak, pierwsze łopatki idą do siebie, łokcie się uginają, wdech i na wydechu odpychacie się energicznie do góry, a kolana zostają na podłodze. Tak, prostują się, na wdechu ściągasz łopatki, przyciągasz się z całej siły do podłoża, kolana na podłogę i na wydechu do góry z protrakcją łopatki. Czyli kontrolowane 3-sekundowe zejście, 3, 2, 1, kolana na podłogę i dynamicznie do góry z wydechem. Możecie też dodać pauzę pod napięciem na dole, ale już bez tracenia napięcia przez odłożenie klatki na podłodze. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, możemy wyróżnić 2 najsłabsze punkty w pompce. Pierwszym jest kontrola góry grzbietu i magazynowanie energii, którą potem możecie wykorzystać do fazy pozytywnej. Natomiast drugim najsłabszym punktem jest po prostu słaby triceps, na którego ćwiczenia teraz przedstawię. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk. Jeżeli chciałbyś się nauczyć podciągać, sprawdź poprzedni film, który wyświetli się w karcie. Dzięki i do następnego.